sekretarza. Witam dyrektorów kierowców. 11. sesja Rady Gminy Porąbka. Witam sołtysów naszych Sołek. Witam mieszkańców naszych Sołek również. I szanowni państwo, macie przed sobą program dzisiejszej sesji. Szanowni państwo, proponuję, a właściwie wycofuję z porządku obrad punkt 7 rzymski, mianowicie apel w sprawie rozpoczęcia budowy inwestycji pod nazwą Beskidzka Droga Integracyjna. Myślę, że na komisji to było wyjaśnione, dlaczego tutaj po prostu z powodu wyborów, które się odbyły w niedzielę, żebyśmy wiedzieli też, do kogo te pisma adresować. Myślę, że państwo się tutaj zgodzicie całkowicie ze mną, bo taka była również decyzja komisji i wycofujemy ten punkt. Natomiast proponuję wprowadzić w punkcie 6 rzymskim podpunkt 12 dotyczący uchwalenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Porąbka. Szanowni państwo, proszę o przegłosowanie. Czy jesteście za tym, aby wprowadzić ten punkt do dzisiejszego porządku obrad? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo państwu dziękuję. Czy macie państwo jeszcze jakieś wnioski do dzisiejszego porządku obrad? Widzę, że nie ma. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, ale zanim przejdziemy do kolejnego punktu, bardzo proszę, żeby ktoś z państwa zapoznał się z protokołem z 10. sesji Rady Gminy, aby w odpowiednim momencie... Standardowo. Bardzo proszę. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Działalność międzysesyjna wójta gminy. Oddaję głos panu wójtowi. Znaczy z tego co wiem, to panie dostaliście w dniu wcześniej sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Celem zapoznania, żebyśmy nie odczytywali tego, bo to zawsze wkazę 20 minut za... Tak. Po prostu, żeby ewentualnie, jeżeli państwo macie jakieś pytania do tego sprawozdania, to bardzo proszę. Czyli w takim razie, szanowni państwo, pan powiedział, oczywiście przyjęliśmy to ostatnio jakiś czas temu. W takim razie, szanowni państwo, przechodzimy do punktu czwartego. Interpelacje i zapytania radnych. Oddaję państwu głos. Bardzo proszę. Kto z państwa chciałby pierwszy zabrać głos? Nikt? Nie ma. To pan Ignacy Kocewa. Bardzo proszę pani. Proszę państwa, nie wiem, czy państwu udało się też odszukać informacje, ale na stronie internetowej regionu przeczytałem informację dotyczącą funduszu finansowego KKS-u, który co roku zasilamy tutaj sumą pieniędzy. Informacja, którą przeczytałem, wynika, że w miesiącu września był to konwent wójtów powiatu bielskiego, na którym starosta Płonka przedstawił sytuację finansową PKS-u, z której wynika, że ta sytuacja finansowa nie jest dobra. Że sposobem na zagospodarowanie tego wszystkiego, co PKS-u promuje się, to jest utworzenie związku innego, który by zarządzał PKS-em, który rzekomo będzie się nazywał Beskidzkim Związkiem Komunikacyjnym. Rzekomo większych wójtów prowadziła akces na to, co jesteśmy. Natomiast no, ja jestem zmartwiony tym sytuacją. Z powodu. Po pierwsze, jeżeli rzeczywiście konwent wójtów się odbył, to pan wójt nie informował nas, że brał udział w takim konwencie i dyskutowano właśnie na ważny temat, jak to jest funkcjonowanie PKS-u. Tym bardziej, że to Rada Gminy, że mamy wydać zgodę na akces z tego typu przedsięwzięci, jakim jest Gminy Związek Komunikacyjny. Sprawa o tyle istotna dla nas, że my już jesteśmy członkiem jednej firmy przewozowej, która obsługuje nasz teren. Natomiast dla mnie osobiście bulwersującym jest traktowanie Rady Gminy w tych wszystkich sytuacjach, kiedy PKS zwraca się do nas o dofinansowanie i z wielkim trudem czasami zdało na przykład budżet, jakieś dane dotyczące funkcjonowania PKS-u. Proszę państwa, no możemy stwierdzić, że PKS-y jako takie przeżyły się albo w starej formie, to już część PKS-ów nie istnieje, na dzień dzisiejszy
Widzimy, że ten PKS nawet może zmodernizowany w jakimś zakresie, ale pozbawiony jakiegoś właściwego zarządzania, bo jeśli firma bankrutuje, to jakieś powody muszą być potem, nie tylko dlatego, że ludzie nie chcą jeździć tymi autobusami. Jeżeli nie chcą, to dlaczego się nie jeździ? Dlatego ja bym bardzo prosił, żeby pan wójt jak poinformował nas o przebiegu tego konwentu i rzeczywiście podzielił się z nami informacjami na temat kondycji finansowych, ewentualnych propozycji, jakie mogą stanąć tutaj przed naszą radą odnośnie PKS. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, panie wójcie, bodajże od 1 grudnia, jeżeli coś gdzieś pomyliłem, to wybaczam. Proszę mi wybaczyć, ale wchodzą przepisy, dyrektywa unijna dotycząca kar za brak kanalizacji. Generalnie w Polsce. Z wypowiedzi urzędników Ministerstwa Ochrony Środowiska wynika, że to sam rząd będą płaciły za brak tej kanalizacji. Stosowne kary, które będzie naliczała Unia Europejska. Między innymi w przeszłości jakimi karami był bodajże Liechtenstein obłożony, płacił 60 tysięcy euro dziennie za brak stosownej kanalizacji. Więc chciałbym się dowiedzieć, panie wójcie, jakie pan ma wyobrażenia odnośnie rozwiązania problemu braku kanalizacji w Porąbce i Bujakowie. O tyle to jest istotne, że to dzięki zgodzie wielu państwa radnych wystąpiliśmy z aglomeracji i możliwości uzyskania środków na ten cel zostały w ten sposób ograniczone. Natomiast jak wygląda życie bez kanalizacji, to państwo doskonale odczuli to latem, kiedy wszechobecny smród unoszący się na przeróżne strony, łącznie z tym, że smród nawet nie w kobietach, to co Bujakowa się wydobywało. Tym bardziej, że proszę państwa, mamy obiekty komunalne, które dość mocno zasilają ściekami właśnie środowisko, między innymi szkoła Bujakowie, ale także obiektów. To jest trzecia sprawa, to panie wójcie, od jakiegoś czasu w Kobiernicach stoi taka, nie wiadomo czy to jest ruiną nazwać, czy to rozpoczęta budowa. Chodzi mi o ten jakiś obiekt, o tych części ścian, trudno jeszcze nie określić, co to by miało wszystko być. Natomiast no, moje odczucie jest takie, że moglibyśmy tam kręcić jakiś spot do reklamy Polska Ruiny. Ośrodek Zdrowia i Szmajówkę Wisławia, to znaczy zastanawiający się rolnik, docieramy do tej budowy. Oczywiście mieszkańców to bulwersuje, dlatego że to z jednej strony psuje to wizerunek miejscowości Kobiernice, z drugiej strony jeżeli nie ma tego obiektu, to do nas nie spływają określone podatki, a mieszkańcy nie mają miejsc pracy, bo coś miało być, ale czegoś nie ma. Chciałbym się dowiedzieć, co pan wójcie na ten temat. Kto ewentualnie zablokował tą budowę, czy są jakieś inne powody, czy właściciel tego zrezygnował po prostu z realizacji takiej inwestycji, zjadł sobie z tego. Mam jeszcze trzecią sprawę, panie wójcie, czwartą sprawę. W 2011 roku pisałem interpelację, w której prosiłem o zajęcie się sprawą składowiska odpadów wielkopiecowych na przy ulicy Sportowej. To jest zbieg ulicy Sportowej i wjazd jak jest na teren stacji poboru wody, akwy. Od paru ładnych lat zalega tam hałda żużlu wielkopiecowego popiołu. Składowanie tego typu materiałów podlega określonym przepisom. I traktowane to jest składowisko, powinno być traktowane jako składowisko materiałów niebezpiecznych z uwagi na to, że zawartość metali ciężkich i różnych związków, która jest w tego typu odpadach, przenika do środowiska naturalnego. W 2011 roku pan Rudmin napisał tak. Informuję, że w kwestii wskazanych interpelacji odpadów paleniskowych Żużel Popiół zlokalizowany w Kobiernicach i Żużlu Sportowym po ustaleniu właściciela terenu zostaną podjęte działania w celu usunięcia tego odpadu w trybie przewidzianym przez ustawę o odpadach. Panie wójcie, to 2011 rok jest listopad. Za chwilę będziemy mieć 4 lata. Nie wiem, czy udało się ustalić
właściciela tego terenu, bo jak na razie ten skład to porasta jakimiś tam haszlami. Jak to zabiegało, tak to zależy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Marek Drzewiecki. Panie Wójcie, chciałem zapytać, bo chodzi mi o sprawę związaną z przemianowywaniem działek pod drogi, nie? Czy je można liczyć teraz na przyspieszenie tych prac, bo tak wiem, że w związku z kanalizacją tam po prostu pracownicy byli jakby trochę bardziej obciążeni tymi sprawami. Czy teraz, żeby pozwolę szybciej używać? No konkretnie mówię, ulica Brzosowa i Wesoła, tam były przemianowane 24 działki i po prostu no, do dzisiaj ta sprawa jeszcze do sądu nie tego, a stan tych dróg tam jest taki, że po prostu no, podwoziarki już mają, żeby cokolwiek zrobić tam, chociaż doraźnie, nie? No to musi to być gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, pani Marta Bryza-Janusz. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, dwa pytania. Jedno pytanie wiąże się z uchwałą, którą podjęła Rada Powiatu, udzielając jakby pomocy policji na zakup komisariatu w Kobiernicach. I mam pytanie, ponieważ ta uchwała została podjęta, na jakim etapie jest zakup przez policję komisariatu w Kobiernicach? I drugie moje pytanie wiąże się z Kozłownikiem. Czy panu wójtowi coś wiadomo na temat tego, dlaczego Sawa Apartment, czyli inwestor, wystawił na swojej stronie internetowej zamiast jak do tej pory inwestycja w realizacji, inwestycja w sprzedaży? Czy to wynika z tego, że to już wszystko tam jest gotowe i już są sprzedane na przykład do sprzedaży lokale, czy inwestor pozbywa się po prostu inwestycji na Kozłowniku? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Pani Marta. Alicja Mazur. Ja chciałam zapytać Pani Wójcie i Pani Skarbnik może, ponieważ wpłynęło na nasze ręce pismo z przedszkola z czerwca. Chciałam zapytać, ponieważ jesteśmy na etapie tworzenia budżetu, czy zostały ujęte prośba, ponieważ pismo nie jest po raz pierwszy kierowane w sprawie renowacji przedszkola, jak również potrzeb, które tam są i wynikają z kontroli również. Bardzo bym prosiła o udzielenie odpowiedzi, czy plany to jest pod uwagę. Dobrze? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Nie widzę, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, piątego. Powołanie komisji uchwał i wniosków. Szanowni Państwo, proszę o propozycję. Ja ze swojej strony proponuję jak zwykle panią Eugenię Gulę. Myślę, że się zgodzi. Dokładnie, dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zasiąść w komisji uchwał i wniosków? Pan Marek Drzewiecki wyraża zgodę? Czy jeszcze ktoś? Szanowni Państwo, w takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za tym, aby komisja pracowała w podanym składzie, czyli pani Eugenia Gula i pan Marek Drzewiecki? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Bardzo proszę komisję o zajęcie miejsca. Jak komisja będzie gotowa, przejdziemy do kolejnego punktu. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu szóstego. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących punkt pierwszy, określenie wysokości podpunkt A, stawek podatku od nieruchomości. Tutaj bardzo proszę Przewodniczącego Wspólnej Komisji o przedstawienie opinii. Przewodniczący, Szanowna Rado, Komisja Budżetu Samorządu Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała wysokość stawki podatku od nieruchomości. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 11 rzymskie, łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powinno się wójtowi gminy. Paragraf trzeci, traci moc uchwała nr 18 rzymskie, łamane przez
390/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, paragraf 4, punkt 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Punkt 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Określenie wysokości podatku od środków transportu. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Komisja na wspólnym posiedzeniu również pozytywnie zaopiniowała wysokość podatku od środków transportu. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, Szanowni Państwo? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję o wniosek o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 11 2015 roku Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Określenie wysokości opłaty targowej. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący. Komisje pozytywnie zaopiniowały wysokość opłaty targowej, ale z zastrzeżeniem przyjęcia nowej treści punkt 2 i 3 ustępu 1 w paragrafie 3. Punkt 2 dotyczy przy powierzchni sprzedaży powyżej 2 m2 do 9 m2 łącznie 20 zł. Punkt 3. Przy powierzchni sprzedaży powyżej 9 m2 za każdy kolejny metr kwadratowy 3 zł. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, Szanowni Państwo? Nie widzę. W takim razie proszę Komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 11/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Traci moc uchwała nr 33/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie opłaty targowej. I paragraf 8. Punkt 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego wchodzi w życie dniem 1 stycznia 2016 roku. Punkt 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Pani Skarbnik prosiła o głos, udział głosu. Szanowni Państwo, chciałam tylko powiedzieć, że przedmiotowa uchwała, która jest w posiadaniu Komisji Uchwał i Wniosków, zawiera wniosek, który był na komisji, na wspólnej komisji. Rozumiemy, dziękuję bardzo. W takim razie, Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 2. Przyjęcie zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Porąbka. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Komisje pozytywnie zaopiniowały przyjęcie zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję o wniosku o przedstawienie projektu. Uchwała nr 11/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Porąbka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 3. Uchylenie uchwały w sprawie ustalania poboru dziennej stopy stawki, opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały uchylenie uchwały w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Jeżeli nie, zaproszę Komisję o wniosek o przedstawienie projektu. Uchwała nr 11/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 33/304/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. I punkt drugi tegoż paragrafu. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt czwarty, Szanowni Państwo, określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Zaopiniowały określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 11/2015 w gminie Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i typu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Traci moc uchwała nr 21/207/2012 Rady Gminy Porąbka dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. Punkt piąty. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Komisję pozytywnie zaopiniowałem wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały komisję. Uchwała nr 11/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Bardzo dziękuję. Jednogłośnie. Punkt szósty. Przyznanie nagrody gminy Porąbka pod nazwą Srebrna Róża na 2015 rok. Panie Przewodniczący, bardzo proszę o opinię. Pozytywnie zaopiniowałem przyznanie nagrody gminy Porąbka pod nazwą Srebrna Róża na 2015 rok Pieczyńcemu Zespołowi Regionalnemu Porąbczanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 11/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyznania nagrody gminy Porąbka Srebrna Róża na 2015 rok. Rada Gminy Porąbka uchwala co następuje. Nagrodę gminy Porąbka pod nazwą Srebrna Róża na 2015 rok za szczególne zasługi w działalności społecznej w dziedzinie kultury przyznaje Dziecięcemu Zespołowi Regionalnemu Porąbczanie. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, punkt siódmy. Udzielenie i rozliczanie dotacji, ustalenie stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Komisje pozytywnie również zaopiniowały udzielanie i rozliczanie dotacji, ustalenie stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Porąbka prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 11/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października
2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Porąbka prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego. I paragraf 14 tejże uchwały. Uchwała wchodzi w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po dniu miesiąca, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. I paragraf 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę podnieść rękę. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Porąbka a gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Pozytywnie zaopiniowałem wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Porąbka a gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem mieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Dziękuję. W takim razie bardzo proszę Komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 11/2015 Rady Gminy Porąbka dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminą Porąbka a gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Rada Gminy Porąbka postanawia wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia między gminą Porąbka a gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Przyjęcie na 2016 rok programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Panie Przewodniczący, proszę opinię. Komisje pozytywnie zaopiniowały przyjęcie na 2016 rok programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś uwagi, Szanowni Państwo? W takim razie proszę Komisję Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 11/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, punkt 10. Uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Porąbka na 2016 rok. Połączone komisje pozytywnie również zaopiniowały uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Porąbka na 2016 rok. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Bardzo proszę Komisję Wniosków o przedstawienie projektu. 11/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na gminie Porąbka na 2016 rok. Rada Gminy Porąbka uchwala co następuje. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Porąbka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu 11. Nadanie nazwy ulicy w Kobiernicach. Bardzo proszę, panie przewodniczący, opinię. Komisje pozytywnie zaopiniowały nazwy ulicy w Kobiernicach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, szanowni państwo? Nie widzę. Bardzo proszę komisję o wniosków, o przedstawienie projektu uchwały. Proszę bardzo. Uchwała nr 11 Rzymskie, łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Kobiernicach. Paragraf pierwszy. Nadaje się ulicy stanowiącej drogę gminną w Kobiernicach, składającej się dział i oznaczonej numerem ewidencyjnym 2465/1 oraz części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2463/3 do skrzyżowania z ulicą Dolną nazwę Złocista. Paragraf drugi. Położenie oraz granice ulic określa załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Bardzo dziękuję. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I punkt 12. Szanowni państwo, uchwalenie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Porąbka. Panie przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 20 października pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Porąbka oraz zawnioskowano o wprowadzenie go pod obrady 11 sesji Rady Gminy w dniu 27 października. Bardzo dziękuję. Czy mają państwo jakieś uwagi? Jeżeli nie, to proszę komisję o wniosku o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 11, łamana przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Porąbka. Rada Gminy Porąbka uchwala to następnie. Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Porąbka, zwanej dalej programem, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji programu, formy i zakresu pomocy dla uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach określi odrębna uchwała Rady Gminy Porąbka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z państwa jest za przyjęcie proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawozdanie z działalności w roku 2015. Punkt pierwszy. Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce. Pani dyrektor, bardzo proszę. Mieszkańców naszego Niedorożka. Chciałam zadać na naszą działalność opiera się również na udostępnianiu naszych czytelni czy kończyków internetowych dostępnych dla wszystkich. W tym roku były też czytelnie wspierane o dotację Orange. No, ale niestety program ten zakończył się w lipcu i na przyszły rok już nie będzie tego dofinansowania. Wszystkie aspekty naszej pracy przedstawiłam pod sprawozdaniu. Ubolewam, że nie możemy rozwinąć naszej działalności tak, jakbyśmy chciały, bo niestety nasze fundusze na to nie pozwalają. Działamy w takich warunkach, jak działamy, więc chciałabym zaprosić radnych, aby przyszli, popatrzyli, że musimy być dofinansowani. Najlepsze byłyby jakieś fundusze docelowe, abyśmy moglibyśmy wtedy rozliczyć się co do grosza tych pieniążków. Wprawdzie przy tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewiduje programy na poprawę infrastruktury bibliotek. Jeszcze nie wiadomo na jakich warunkach, czy to będą granty, wkłady własne. Na razie nic na ten temat nie wiadomo. Jest to program rządowy i program Ministerstwa na lata
2016-2020, jest to będzie jakiś rozplanowany. Więcej informacji na ten temat będę wiedzieć, jak ministerstwo udzieli tych informacji. Dziękuję bardzo. Pan Roman Pękala. Ja tutaj gdzie w temacie, bo w tym roku było, w ubiegłym roku był ogłoszony konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie wiejskim przez Starostwo Wiejskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. I tutaj chciałem pogratulować, bo miałem przyjemność na tym podsumowaniu Kozak w maju być, który odbyło się 11 maja. Chciałem pogratulować tutaj pani dyrektor, bo dostaliśmy naszej gminy dwa wyróżnienia, prawda? Jako centralna biblioteka w Porąbce i filia w Bujakowie. Także mi się wydaje, że to jest warte podkreślenia. Wielkim sukcesem działalności naszej biblioteki. Także gratuluję, bo całkiem przykro. Dwa wyróżnienia na skali powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę, to też zabiorę głos. Szanowni Państwo, w tej kwestii. Pani dyrektor wywołała nas tutaj, że tak powiem, do tablicy, prosząc, żebyśmy odwiedzili biblioteki. Ja to zrobiłem, Szanowni Państwo. Wczoraj byłem tutaj w Porąbce, rozmawiałem z panią dyrektor, byłem w Kobiernicach, natomiast dziś byłem w Bujakowie i w Czańcu. Z racji tego, że kiedyś bardzo mocno byłem związany z bibliotekami, bo odwiedzałem tutaj również pani dyrektor, pracując w jednym z wydawnictw, troszeczkę ten temat jest mi znany i wiem, jak te biblioteki wyglądają w innych miejscowościach. Natomiast to, co zobaczyłem tutaj, Szanowni Państwo, nie chcę mówić głośno, ale to woła pomsta do nieba. Tak naprawdę najgorzej chyba wygląda biblioteka w Kobiernicach. Nie ujmując oczywiście tutaj nikomu innemu, po tym remoncie, który teraz był wykonany, budynku zewnętrznej elewacji, tamte okna są obrobione jak są, czarne ściany, linoleum, które pamięta pewnie jeszcze Gierka, rozlatujące się. Nie lepiej jest w Bujakowie, gdzie trzeba wychodzić na samą górę, biblioteka jest na wysokości kominów. Dzisiaj usłyszałem od pani, że musi biegać na dół, żeby osobom starszym, które chcą wypożyczyć książki, przynieść je. Więc to jest taki fitness naprawdę dla niej, który musi wykonywać. Tak naprawdę wszystkie regały, które są w każdej z tych bibliotek, może kilka nowych jest w Bujakowie, 2 czy 4, jeżeli się nie mylę, 8, tak? Są tak naprawdę do wymiany. To jest, Szanowni Państwo, moim zdaniem to jest tragedia. To są wizytówki naszych miejscowości. Pani dyrektor wspomniała tutaj o tym, że korzystają z bibliotek nie tylko mieszkańcy. Z tego co wiem, to średnio 25% mieszkańców korzysta, jeżeli źle mówię, to mnie pani dyrektor poprawi, z bibliotek, więc to nie jest mało. To nie jest mało. Natomiast jak te biblioteki wyglądają, sami wiemy doskonale. Jeżeli nie, to naprawdę zachęcam, żeby się przejechać, zobaczyć. Myślę, że coś trzeba z tym zrobić, bo to tak nie może dalej funkcjonować. To jest taka moja uwaga po tym, co dzisiaj zobaczyłem. Myślę, że Państwo też będziecie mogli się wypowiedzieć. Natomiast chciałem jeszcze zapytać panią dyrektor, bo wypłynął taki temat, o którym wczoraj nie rozmawialiśmy. Jak wygląda kwestia zamówień, jeżeli chodzi o poszczególne filie? Bo wiem, że troszeczkę, że tak powiem, to kuleje. Wiem, że wy zamawiacie jako centrala, jako główna biblioteka w Porąbce. Natomiast z tego, co myślę, że większość ze mną się zgodzi, najlepiej wiedzą filie, czyli te panie, które pracują w filiach, one wiedzą, jakie tytuły są mi potrzebne, jakie tytuły chcą zamawiać. I wiem, że piszą, zamawiają, no różnie to czasem wygląda. No czasem te tytuły otrzymują, czasem nie. Nie wiem, czy trzeba było się zastanowić, żeby to robić rzeczywiście, albo jeżeli to tak zostawić mamy. Ja nie chcę tutaj podpowiadać rzeczywiście żadnych rozwiązań, chociaż znam pewne narzędzia, które temu służą, ale to tak jak mówię, pani dyrektor musi sobie to ułożyć, bo często, nawet dzisiaj w każdej z bibliotek pokazywały pani pozycje, które są zakupione i nie były wypożyczone ani razu. Więc to naprawdę jest problem, a można było w tym za te pozycje, które są, zakupić inne, które, że tak powiem, czytelnicy oczekują. Więc myślę, że tutaj też temat dla pani dyrektor jest, który sygnalizuje. Warto by było też się nad tym pochylić. Może ja na razie tyle. Bardzo proszę, oddaję Państwu głos. Pan Roman Pękala, bardzo proszę. No i zgadzam się z panem przewodniczącym, bo to już poprzedni sesji, jak mówię, jako komisja kultury też robiliśmy, zwiedzaliśmy te biblioteki, odnośnie tej biblioteki Bujakowej. I chciałem radnej i panią Sołtys, tylko jak znając też troszeczkę Bujaków, jaką sprawę rozwiązać, czy by była możliwość, żeby tą bibliotekę przenieść gdzieś, żeby to było na parterze, ale mi się wydaje, że bardziej dzisiaj się nie. Bo to jest rzeczywiście na samą górę, jeśli to
Dla nas najlepsze jest starsze, ale dla młodszych ludzi to jest problem. Dobry, nie mam na dzień dzisiejszy możliwości. I to jest od lat nasz wniosek, a wyczął się na cały czas. A co jest, przepraszam, piętro niżej? Świetlica. Świetlica jest. Na lałki, na instrumencie. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa? Pod niebem i w okresie letnim mamy teraz takie ogromne upały. Tam jest po prostu temperatura prawie 40 stopni. Koleżanka akurat postara się wybrać, wiem, 3 tygodnie urlopu, akurat w tym okresie, kiedy jest najbardziej gorąco, ale w tym roku jeszcze wróciła do pracy i upały były dalej. Także poza tym jest wszędzie ciasno, nie możemy tych zbiorów wyeksponować tak jak należy. Jeśli chodzi o te zakupy, koleżanki faktycznie przesyłają te zamówienia. Nie wszystkie możemy zrealizować, ale część zamówień, te książki, my nigdy nie wiemy, o co zapytają czytelnicy. Dlatego te niektóre pozycje, które są zakupione, są z książek nominowanych, nagrodzonych, z takich pozycji, więc czasem może też przyjść i zapytać. Wiadomo, że największa biblioteka jest w Porąbce, więc ten zbiór jest najbogatszy. Zawsze możemy się książkami wymienić. Jest teraz możliwość zamawiania zdalnego. Tak, jest. Na 70% uważam wprowadzony zbiór jak sukces przy tej obsadzie osobowej. A jeżeli jeszcze chodzi o te nasze inwestycje, że nie inwestowałyśmy w malowania, w remont, zakupy sprzętów, bo były obawy stałe, tak jak zakup sprzętu do komputeryzacji, zakup oprogramowania do SOWY 2, dzięki której możemy w tej chwili, tak jak wszystkie biblioteki powiecie, być komputeryzowani i automatycznie wypożyczać. To wypożyczanie dostępiliśmy dopiero w tym roku, od stycznia. To wiązało się z dokupieniem sprzętu, z aktualizacją strony internetowej, którą też mamy i wydaje mi się, że jest całkiem przyzwoita. Dzięki niej właśnie można zamawiać. Gdybyśmy jej nie miały, no to trzeba było szukać innych rozwiązań. Tak samo jeszcze, jeżeli się ma stronę internetową, to jest następny wymóg dostosowania do osób niepełnosprawnych. Wybrałyśmy tą opcję najtańszą w tej chwili. Powiększenie tylko liter i zwiększenie kontrastu. Ale są następne zadania, które trzeba wykonać, aby spełnić pewne wymagania, które nadaje się instytucjom publicznym. Także tutaj jest cały wykaz działań, które powinniśmy podjąć, a my wybieramy tylko niektóre. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Pan Grzegorz Filarski, bardzo proszę. Tak, korzystając z tego wywołania to w instytucji, chciałem Pani dyrektor podziękować za to, że mimo tych trudnych warunków, które biblioteki tak się działają, są to opinie mieszkańców, jest to opinia mojej małżonki, która korzysta z biblioteki w Gujatowie. A wracając do tejże biblioteki, czy Pani dyrektor zastanawiała się nad inną lokalizacją na terenie Gujatowa, czy ma jakiś pomysł może, który by się chciała z nami podzielić, albo może ma taki, który by się nie chciała podzielić i chciałaby się spotkać na zdarzeniu sobie zdarzenia przy jakiejś osobnej okazji. Znaczy mam pomysł, ale to jest taki niebezpieczny pomysł, bo mogłoby się powiązać z łączeniem biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną, a to niekoniecznie jest taki pomysł dobry, bo to pewne są takie obostrzenia. Zastanawiamy się, czy szkoła... Nie mogłyby funkcjonować niezależnie. Niezależnie. Mogłyby. Tylko no, gdyby były tak blisko siebie, to mogłyby być różne pomysły na scalenie tych instytucji, a wydaje mi się, że to nie jest... Czy gdyby na przykład nie było pomieszczenia przy szkole w Bujakowie, to jest dobra lokalizacja, ponieważ i rodzice, i dzieci są w tym obrębie. Można bezpiecznie dotrzeć. Można bezpiecznie dotrzeć. Ta lokalizacja mi się wydaje, że nie była dobra. Myślę, że trzeba dużo znaleźć. Musimy się spotkać, no i oczywiście z panem wójtem. Również, no bo... Chyba, że jest jeszcze jakieś inne pomieszczenie, o którym ja nie wiem, no ale raczej bywa, że to nie było złe rozwiązanie. Znaczy tam muszą być wtedy dwa wejścia, bo też są specjalne przepisy, które regulują funkcjonowanie.
że jest to już temat, na który trzeba usiąść i powiedzieć. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Marta Dyzajnosz, bardzo proszę. Dziękuję panu przewodniczący. Ja oczywiście od kilku lat bacznie śledzę z uwagą poczynienia biblioteki, które jest pod wrażeniem, jak na taką niską dotację, jeśli trzeba powiedzieć. Mam pytanie do pani dyrektor, ponieważ jest praca nad budżetem i wszyscy słyszeliśmy, że są realne potrzeby. Czy pani jest w stanie teraz oszacować mniej więcej, jaka kwota zapewniałaby pani zwiększenie wydolności bądź zapewnienie tego, o czym pani mówi, czyli braku rezygnacji z koniecznych rzeczy? Bo rozumiem, że VAT to jest potraktowany tak po macoszemu, ta strona, troszeczkę minimum, a wiemy, że przepisy zupełnie inaczej to precyzują, dlatego no. Czy mogła pani oszacować te koszty, które rada by musiała ewentualnie pani dotację zwiększyć? Oczywiście odpowiednio znajdując źródło pokrycia tego, żeby to już w jakiś sposób polepszyło pani sytuację. To jest trudno powiedzieć, jakiekolwiek wnioski większe niż pani skarbnik dostała propozycję naszego budżetu, który. Naszego marzenia, które by zaspokoiło bieżące potrzeby, autentycznie bieżące potrzeby większych inwestycji w remont bibliotek. Do tego sprawozdania jest zamieszczona personalizacja biblioteki w Czańcu, która listów nie została zrealizowana, ponieważ projekt nie przeszedł przez Katowice, przez wiosko, tak? Przez nie wiosko, ale dalej nie. Został wstrzymany. Tak mogłaby wyglądać rzadenia biblioteka. Koszt tego remontu to granica 30 tysięcy. Więc każda większa kwota od obecnej kwoty pozwoli nam zainwestować w jakąś. Coś mi pozwoli się zrobić, prawda? Dziękuję pani dyrektor. Bardzo proszę jeszcze pani Marta. Ja mam jeszcze jedno pytanie pani dyrektor. Rozumiem, że jeżeli chodzi o zakup książek, to im więcej przeznaczymy pani dotacji, tym większa będzie również dotacja z Biblioteki Narodowej, tak? Bo to tak działa na takiej zasadzie, że im więcej biblioteka przeznaczona na zakup książek, tym większa dotacja. Wydaje mi się, że to różnie funkcjonuje. W tym roku miałyśmy zaplanowane 23 tysiące na książki, tak żeby to było realnie wykonalne, nie będzie za dużo, ponieważ gdzieś brakowało, więc tyle było zaplanowane, dostaliśmy z Biblioteki Narodowej prawie 10 tysięcy. Ale były lata, że miałyśmy 7 tysięcy, 6 tysięcy, 5 tysięcy. Także to tutaj trudno powiedzieć, ale ten wysokość środków, które przeznaczamy na książek jest w granicach 23 tysięcy co roku. Ale jest taka zasada, że im więcej się przeznaczy, biblioteka przeznaczy na zakup książek, tym większą dostaje dotację z Biblioteki Narodowej. Ja bym z tego nie wnioskowała. Nie 23 tysiące, było więcej i dostawało się mniej środków. Także tutaj jest. Czy to jest bardzo proszę, oczywiście, tak. Ty pani dyrektor też powiedziała, koszt remontu, no przepiękna wizualizacja, fantastyczne miejsce, jeżeli chodzi o spędzenie w ogóle czasu w bibliotece. 30 tysięcy, koszt doprowadzenia do takiego stanu, tak rozumiem? Znaczy, tutaj są regały zaprojektowane pod sufit, więc robione na wymiar. Myśmy w tym projekcie ujęli normalne regały, troszkę inne, więc myślę, że przekroczyłoby to 30 tysięcy, ale z normalnymi regałami na 30. Ja chcę tylko Państwu powiedzieć, że w tamtym roku pan wójt przeznaczył na promocję 90 tysięcy swoim zarządzeniem z rezerwy celowej. Proszę, co byśmy już mieli, gdyby pan wójt przeznaczył inaczej pieniądze. No bo pan wójt wydał to na kampanię wyborczą, no panie wójcie, no nie mamy bibliotek, nie ma, no taka kultura jak... Społeczeństwa. Bardzo dziękuję. O tym, co się dzieje w gminie, nie tego. No właśnie, panie wójcie, szanowni państwo, bardzo proszę. Czy jeszcze w tym temacie ktoś z państwa chciałby zabrać? Pani Gieniakula, bardzo proszę. Pani dyrektor, niskie ukłony, dziękuję. Biblioteka działa wspaniale, w Czańcu też, bo mam taki kontakt. Korzystając z niej, moi znajomi, dzieci moich znajomych, ja też zaglądam, ale mam jeszcze jedno takie pytanie.
Czy wiadomo Pani coś na temat realizacji wniosku, który Pani złożyła do Instytutu Książki Warszawy, Andrzej Kraszewski, komputery dla biblioteki 2015 roku? Bo jest tu wspomniane, że wniosek ma być rozpatrzony do końca października. No zbliża się już ta końcówka października, stąd moje pytanie, czy może już coś wiadomo, żeby nam zaświeciło słoneczko w tym kierunku? Niestety nie sprawdziłam przed chwilą, jeszcze żadnych ogłoszeń, żadnej listy na stronie nie znalazłam. Mają jeszcze parę dni czasu, do 30 października ma być ogłoszenie. Z tym, że już czuję, że te komputery nie pójdą do Czerwca, do biblioteki, tylko do Bujakowa, bo Sokrates, który nam obsługuje program komputerowy do komputeryzacji biblioteki, do automatyzacji biblioteki, powiedział, że nawet przecież sześcioletni z nami nie będzie współpracował, więc już realnie widzę, że jeżeli dostaniemy tą dotację, to nas teraz przesuniemy do Bujakowa, z tym, że nie wiem, gdy nie dostaniemy, co się stanie, prawda? No to lepiej, żeby ten sprzęt przyszedł, dlatego że jednym z takich filarów działań ministra edukacji na ten rok to jest rozwój czytelnictwa i zwrócenie uwagi na czytelnictwo. No to być może biblioteka szkolna, biblioteka gminna razem kołączą swoje działanie, no i tak to jest. Produkujemy nowe media i na Facebooku, i na koleżanki prowadzą. Więc tak, że myślę, że docieramy do najmłodszych też. I jeżeli nawet do nas nie przyjdą, to nas zaglądną na stronę internetową czy na Facebooku. Także że tutaj staramy się być na bieżąco. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to jeszcze. Ja miałbym jeszcze, Pani Dyrektor, pytanie, jeżeli można, tak mi się nasunęło teraz. Czy te pieniądze, które są przeznaczane na zakup stricte książek, czy one mogą być również przeznaczane na zakup gier planszowych jakieś? Dlaczego pytam? Dlatego, że tam zauważam, że sporo małych dzieci przychodzi, które tam zamiast na świetlicy przychodzą sobie do biblioteki. Wiem, że nie tylko chcą na komputerach siedzieć. Widziałem, że dość dużą popularnością zaczynają się cieszyć właśnie i wracać gry planszowe. Czy z tej puli też można to kupić, czy to po prostu jest jakaś oddzielna pula, czy panie muszą gdzieś tam sobie, że tak powiem, uzbierać, żeby kupić takie rzeczy? Jak to wygląda? Tak, gry planszowe wchodzą do biblioteki wszędzie. My tutaj, ci bibliotekarze pracują tylko na 3/4 etapu. Bibliotekarz w Bujakowie i w Kobierlicach jest odpowiedzialny za komputeryzację biblioteki. Tak, to wiem. Przyspieszamy, więc tutaj te inne działania troszeczkę są ograniczone, bo priorytetem mamy skończyć. No oczywiście. Myślę, że każda bibliotekarka zna swoje środowisko i tutaj wie, co potrzebuje. Jestem otwarta. Teraz dojdą do nas gry planszowe, ponieważ wczoraj miałam telefon od takiej fundacji i mają dość na kwotę 2 razy po 1000 zł. Także i książki, jakieś książki na tej pani, piłki nawet, które możemy przeznaczyć na nagrody i gry planszowe również. Również. Dziękuję bardzo. Bardzo Pani Dyrektor, dziękuję. Jeżeli nie macie Państwo więcej pytań, to ja również w imieniu swoim chciałem podziękować. Oczywiście całej Rady także za to, co Państwo robicie, bo rzeczywiście dzieje się mimo tych niewielkich środków bardzo dużo w bibliotekach. Zresztą można zobaczyć na stronie, co chwilę jakieś konkursy Pani organizują. Coś naprawdę się dzieje dobrego. Także myślę, że tak trzymać i poszerzać to i myślę, że tutaj zrozumienie Rady będzie takie, żeby coś tam więcej środków przeznaczyć. Bardzo Pani Dyrektor, dziękujemy za to sprawozdanie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. Sprawozdanie z działalności w roku 2015 Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce. Kto będzie Pani Dyrektor? Kto z Państwa ma pytania? Nie ma? Pytanie ma, podziękowania są. No to bardzo proszę, jeżeli pytania czy podziękowania, jak najbardziej, oczywiście. Pan Grzegorz widzę, rozumie? Tak jest, bardzo proszę, panie Grzegorz. Niejako idąc za tropem podziękowań za pani dyrektor biblioteki, to również dla pani dyrektor Jedzielski chciałem złożyć serdeczne podziękowania. Zarówno w imieniu mieszkańców, jak i państwa, osobom wiejskich, które sobie cieszy nas bardzo to, że oddolne inicjatywy, jak to się górnolotnie nazywa, mieszkańcy spotykają się z Panią z rozumieniem, że dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce
patrzy na temat kultury szeroko, przez pryzmat całej gminy, wszystkich sołectw, a nie tylko jakichś wybranych jednostek z tejże gminy. No i tyle. Dziękujemy za świetną pracę i współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Dyrektor. Nie pozostaje nam nic innego, tylko oczywiście przyłączyć się. Myślę, że cała Rada przyłączy się do tych podziękowań Pana Grzegorza. I przejdziemy do punktu kolejnego. Raport o stanie oświaty w gminie Porąbka. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Co roku przekazujemy Państwu informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. W tym roku przekazaliśmy informacje zero szkolną 2014-2015. W tym roku szkolnym do przedszkoli gminy uczęszczało 500 dzieci. 61 dzieci uczęszczało do przedszkoli na terenie gminy Ościennej, Wielkopiętnej, a w Wielku Bielsku Biała. Obecnie tych dzieci przedszkolnych 433. W związku z tym 6 lat i 3 praktycznie już poszło do 6 lat. W związku z tym nie jest otworzona oddział przedszkolnych w szkołach. Szkoła, w której się 1330 uczyło się, 1334 dzieci. Kadra pedagogiczna była 186 nauczycieli na 135 etatach. Ta różnica wynikała z tego, że nauczyciele zatrudniani są niestety z konieczności na etatach częściowych. Dlatego tych etatów jest dużo mniej niż sami nauczyciele szkoły. Co się tyczy sprawdzianów, były one w szkołach podstawowych, były one przeprowadzone w kwietniu 2015 roku. Bardzo dobrze wypadła szkoła podstawowa w Porąbce i szkoła podstawowa w Czańcu. Dobrze wypada też szkoła podstawowa w Powiernicach. Co się tyczy egzaminu gimnazjalnego, to wyniki są na dnia powiatu średnie. Dosyć dobrze zostały napisane egzamin z języka angielskiego. Nieźle też historii i wiedzy o społeczeństwie. Troszkę tutaj nam dodają przedmioty przyrodnicze. Przygotowaliśmy też tam te informacje. Bardzo duży rozdział, jeżeli chodzi o kształcenie specjalne. W 2012 roku zostało wydane rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania i każdy uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie tego rozporządzenia musi mieć 2 godziny nauczania redaktacyjnego. Są to takie dodatkowe zajęcia specjalne, zgodne z tym, jakie obowiązują w orzeczeniu swoim posiada. Oprócz tego wszędzie w szkołach działają pedagodzy, logopedzi, czasem też psychologowie, także myślę, że ta pomoc dla tych wszystkich dzieci, nie tylko tych, które nie mają problemów żadnych, także te, które mają jakieś tam specjalne potrzeby, jest zrealizowane. Rośnie poziom tej naszej opieki dla uczniów, rośnie liczba objawów w szkołach, z roku na tych dzieciaków jest coraz więcej, którzy jedzą te objawy. Rośnie też liczba dzieci korzystających ze stypendium socjalnego. Ostatnio było ponad 150 uczniów, w tym roku złożonych wniosków jest 180 i wszystkie z tego ustaliliśmy, wszystkie kwalifikują się do objęcia pomocą. Rozszerzyliśmy też działalność grup świetlicowych, w związku m.in. z tym, że właśnie do klas pierwszych poszło te 6 lat. Tutaj Pani Dyrektor postawiła sobie za cel, żeby te 6 lat tą pomocą jakoś tam bardziej objąć. Naprawdę dłużej siedzą w szkołach, dlatego potem idą sobie do świetlic integracyjnych, także myślę, że są doopiekowane i tak jak należy. Trwa nadal program rządowy dodatka szkolna, roku szkolnym 2014-2015. Były to 2. i 3. klasy szkoły podstawowej i uczniowie niepełnosprawni. Było program ten, to było 22 922 zł, tam z groszami. W tym roku dodatka szkolna obejmuje już tylko 3. klasy szkoły podstawowej i uczniów niepełnosprawnych. W związku z tym, że kolejne roczniki uczniów są objęte tymi darmowymi podręcznikami, który program rozpoczął się w roku szkolnym 2014-2015. Wtedy to 1. klasy szkół podstawowych dostawały darmowe podręczniki. Teraz to były już 1., 2., 4. i 1. klasy szkół gimnazjalnych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty mają Państwo też tam informacje o kontrolach przeprowadzonych w placówkach przez kuratora oświaty, o ewaluacjach zewnętrznych i przeprowadzonych wymaganiach. Dziękuję bardzo za tę obszerną informację. Kto z Państwa? No właśnie pytam Państwa Rady, czy mają jakieś... Bardzo proszę, Pan Roman Pekala. Ja jako przewodniczący tej komisji, proszę Państwa, bo to tak skromnie Pani Wicedyrektor powiedziała, przeanalizujemy
te wyniki sprawdziane od tabeli 13 i tak dalej. Proszę Państwa, porównując procentowo powiat Żywski, województwo śląskie, to naprawdę się powinniśmy cieszyć, że nasza gmina, szkoły naszej gminy naprawdę wypadły dobrze. Są tam różnice, ale jeżeli się naprawdę to porówna procentowo, jak to analizowałem, proszę Państwa, to mi się wydaje, że naprawdę się powinniśmy cieszyć, że poziom w naszych szkołach na terenie gminy naprawdę jest zadowalający. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Nie ma, tak? Dziękuję bardzo. A Pani Marta, bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chyba analizowałam inne dane niż Pan Przewodniczący pytała. To inne sprawozdanie? Nie, inne dane. Mnie zaskakuje bardzo pogarszający się wynik publicznego gimnazjum w Tańcu. Nie wiem, czy Państwo Tańca również zwrócili na to uwagę. Są najniższe wyniki w ogóle ze wszystkich szkół tutaj. Nawet niższe niż w powiecie wiejskim. Nie wiem, z czego to wynika. Znaczy, rozmawiam z panią dyrektor, były też pani dyrektor, bo ubolewa nad wynikami, choć powiecie, że po prostu no, jakoś to tam w tym roku nie poszło. W każdym roku było, oni mieli zawsze takie miejsce, zawsze, bo zawsze ścigają, że tutaj jest gimnazjum w Koronce. I no, pytaliśmy panią dyrektor. Pani dyrektor powiedziała, no, tak trochę kolokwialnie, że po prostu przyszedł słaby rocznik, spróbowali, rozmawiali z nauczycielami, no jakoś nie mogą znaleźć jakiejś przyczyny tego. Obiecali, że po prostu no, w przyszłym roku, jeżeli się nie poprawią, że coś będą działać. No, dajmy im szansę po prostu. No, jeden rok taką mają wpadkę, faktycznie. Natomiast dwóch poprzednich lat naprawdę bardzo dobre wyniki mieli. Także no, myślę, że ten jeden taki wpadkowy rok. No tak. Porównujmy, przepraszam, że wejdę słowo. Jedynie język. No język angielski podstawowy i rozszerzony i język niemiecki to mamy 64,5%. A bielski śląski mamy 58-57%. No język na wszystkie inne, przepraszam, no leżą jak to trzeba przyznać. Jasno, czarno na biało. I jeszcze mam jedno pytanie w takim razie odnośnie ewaluacji, bo ona jest jedną z takich form porównywalnych, prawda, prowadzona przez ministerstwo. To nie jest forma kontroli, jest to forma spełniania jakichś tam ustalonych przez ministerstwo pomocy. Normy jakościowych, tak, dokładnie. Wszystko idzie na zasadach ISO, normowania, porównywalności i tak dalej. Mamy tu dwie ewaluacje zewnętrzne, publiczne gimnazjum w Czańcu i publiczne gimnazjum w Koronce. Rozumiem, że w publicznym gimnazjum w Czańcu była to kontrola doraźna. Nie, to są zapowiedziane ewaluacje, one mogą być tam przez ileś tam obszarów i mogą być albo w jednym obszarze, albo we wszystkich, tak jak było na przykład, nie jest to spotykane, żeby tutaj szkoła była we wszystkich obszarach ewaluowana, bo akurat tak się zdarzyło. W przypadku Koronki, no i dlatego tam jest troszkę więcej tych ocen niż szkoły tańskiej. I moje pytanie wiąże się z wynikiem publicznego gimnazjum w Koronce. Tu mamy niski stopień spełnienia wymagania przez szkołę w kilku obszarach. Mamy rodzice z partnerami szkoły lub placówki. Ostatnia strona. Zarządzanie szkołą lub placówką studiów rozwojowych. Czy w związku z taką opinią ministerstwa kuratorium, oczywiście, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało to? Znaczy, rozmawialiśmy też z panią dyrektor, to nie jest forma oceny, to jest po prostu forma zmienia jakichś tam gmatę, o której nie można się odwołać. Rozmawialiśmy z panią dyrektor, próbowali, nie wiem, gdzieś w ministerstwie dochodzić jakichś tam swoich. Nie wiem, czemu państwo już oczekiwali, żebyśmy pani dyrektor przygotowali. Może, jeżeli pani pozwoli, ja dokończę również moje pytanie bardziej szczegółowo. Czy w związku z tym zostaną podjęte jakieś działania wyjaśniające, w jaki sposób na przykład zarządzanie placówką nie służy rozwojowi w tym przypadku? Czy konkretnie wiadomo nie wiem, do końca końcowym, co ewentualnie tutaj powinno być? Mamy całą jeżeli ewaluację, bo to są tylko proporcjonalne. Jest to cała opisówka do tego, może to Państwo udostępni, żeby Państwo sobie dowiedzieli. I ja bardzo proszę o udostępnienie takiego. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa, Pan Wójt, bardzo proszę. Czy ja odnośnie Gimnazjum Forum, to akurat uczestniczyłem w tych rozmowach z tymi paniami. Ja myślę, że myśmy jeszcze na dwóch światach uczestniczyli, bo siedziałem akurat z rodzicami. Rodzice mówili całkowicie co innego, ja mówiłem całkiem co innego, panie napisały podsumowanie całkiem co innego. Dla mnie to jest chore. No, panie się tendencyjnie uparły na panią dyrektor, żeby jej dołożyć ile się tylko da. I tak jest prawda. O tym, co się dzieje w szkole, świadczą wyniki. Wystarczy popatrzeć na to, co, jak to szkoła osiągnęła wyniki. I myślę, że tutaj się szkoła broni bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Ignacy Kocena, bardzo proszę. Proszę Państwa, no, wyniki wynikami. Wiemy, jakie są uzyskane. Możemy sobie różne kryteria przyjmować. Możemy na przykład sprawdzić, jakie rzeczywiście sukcesy życiowe odnoszą na przykład uczniowie na tych szkół. Ja tu przeszukuję z martwego się kilku uczniów naszych szkół, który z takiego rocznika trafia na studia. I uczniów z takiego rocznika ukończyło te studia. Odnosiło sukcesy i tak dalej. Możemy sobie różne parametry znaleźć w tym wszystkim, więc myślę, że różne tutaj byłyby wyniki w tym zakresie. Natomiast no, średnia no, to jest zawsze średnia i można to różnie oceniać. Natomiast chodzi generalnie o to, żeby to dziecko radziło sobie jak najlepiej w życiu. Szkoła już później dalej było dobrze przygotowane do tego wszystkiego i odnosiło generalnie sukcesy w życiu. Jeżeli dzieci odnoszą sukcesy, to nie też odnosi. Natomiast chciałbym zapytać o jedną rzecz. Średni koszt ucznia za zadania subwencjonowane to jest 9635 zł. Najniższa ta kwota jest w szkole podstawowej w Czańcu. 7529 i rozciąga się to aż do 13908. Co jest przyczyną tak wielkiej różnicy to między szkołą podstawową a szkołą to jest bardzo duża różnica. To, z czego to wynika tak wielka różnica? Ona rzeczywiście może być uzasadniona, ale no, rozwiętość tutaj jest to różnica. Bardzo proszę o odpowiedź. To już nie raz była poruszona kwestia tego, że w dużej szkole jest dużo łatwiej gospodarować. A przede wszystkim chodzi o liczbę uczniów. W szkole podstawowej w Czańcu jest 411 uczniów, a na przykład w publicznym gimnazjum w Polsce jest 99. Kwota, średnia kwota na jednego ucznia przychodzącym w gminie wiejskiej to jest około 8400 zł. Dla gimnazjalistów o 200 zł łaskawie minister obieca, bo ta nauka jest może innego typu i są te pieniążki lekko większe. Ale no, łatwiej jest podzielić czy otworzyć oddziały. O ile wiem, to w szkole podstawowej oddziały są, liczebność ich jest 23, 24, a w gimnazjum w Polonce, ja tam nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w tym roku szkolnym pani doradna Mazur doskonale jest zorientowana, bodajże 14 dzieci, więc oddział 23 liczebność 23 plus 23 uczniów, a liczebności 14 wymaga takich samych zadań edukacyjnych, czyli programu nauczania, zatrudnienia odpowiedniej kadry. I wiadomo jest, że ta liczniejsza klasa jest tańsza niż ta mniej liczna. Tak samo jest przykład może odbiegający od kosztów, ale poniekąd też przekładający się, jeżeli chodzi o odpłatki na obiady. We wszystkich stołówkach obiad kosztuje 3 zł, a w Czańcu, ponieważ jest duża liczba żywionych dzieci, to jest 2,70, więc no, dużo łatwiej jest być większym tutaj w tym momencie, ponieważ te koszty są, jak gdyby rozkładają się na większą liczbę dzieci, a tutaj jak gdyby te wyliczenia są, tak jak Państwo sugerowaliście, żeby Wam przeliczać liczbą uczniów i tą subwencją na ucznia, więc czarno na białym wychodzi liczba dzieci
im większa, tym lepiej. Wiadomo, że koszty są wtedy dużo tańsze. Tu jest tylko i wyłącznie liczba dzieci granowych. Dziękujemy bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Eugenia Kula, bardzo proszę. Ja tylko chciałam dodać, a Cię uzupełnić wypowiedź Pani, że ta liczba dzieci akurat w tym roku szkolnym w gimnazjum to po prostej przyczyny wzięła się stąd, bo mury naszej szkoły opuściła jedna szósta klasa, która liczyła 19 uczniów. No to więc skąd się nabierze? To po prostu tak musi być. A jeżeli jestem już przy głosie, to chciałabym troszkę o tych sprawdzianach po szkole podstawowej. Proszę Państwa, no tak jest, że jestem egzaminatorem po szkole podstawowej i pracuję na bieżąco w komisji egzaminacyjnej w Zespole Egzaminatorów Bielsku-Białej. Co mogę o tych sprawdzianach powiedzieć? Ocena sprawdzianu przychodzi z komisji z Jaworzna do szkoły. Jestem z kolei w szkole, w zespole trzyosobowym, który opracowuje dane otrzymane z OK Jaworzno. Więc my musimy opracować wnioski ze sprawdzianu, poszukać narzędzi, żeby je wprowadzić do realizacji w danym roku szkolnym, a na końcu roku szkolnego pani dyrektor nas, każdego nauczyciela, z tych zadań na koniec roku rozlicza. I to są te działania naprawcze, czyli co zrobić, aby ten wynik sprawdzianu, czyli poprawić to, co zaszwankowało. Poprawić to, co zaszwankowało. A zawsze jakiś dział się tam znajdzie, jakieś wymaganie się znajdzie, które po prostu słabi w ogólnym sprawdzianie wyjdzie. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu kolejnego. Mianowicie informacje na temat oświadczeń majątkowych. Szanowni Państwo, ja przedstawię informacje, które wpłynęły na moje ręce od Państwa. Pozwólcie, że odczytam tutaj notatkę. Za 2014 rok oczywiście. W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Porąbka za rok 2014 stwierdzam, co następuje. Oświadczenia majątkowe, każde w dwóch egzemplarzach, zostały złożone przez radnych w ustawowym terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Jeden egzemplarz każdego ze złożonych oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętych dochodów w roku podatkowym 2014 został przesłany do drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Tyle, Szanowni Państwo. Z Urzędu Skarbowego nie mamy żadnej informacji, więc myślę, że jest wszystko w porządku. Również wpłynęła informacja od Wojewody Śląskiego na temat oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez przewodniczącego Rady, czyli przeze mnie oraz przez wójta gminy Porąbka za 2014 rok. Pozwólcie, że również tą notatkę odczytam, tą informację. W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje. Odnośnie oświadczenia majątkowego przewodniczącego Rady Gminy, przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. I jeżeli chodzi o oświadczenie pana wójta, odnośnie oświadczenia majątkowego wójta gminy, przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. I tutaj oddam głos panu wójtowi na temat oświadczeń majątkowych pracowników. Bardzo proszę, panie wójcie. Jeżeli chodzi o oświadczenia majątkowe składane wójtowi przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne gminy wójta. Za rok 2014 to wszystkie oświadczenia, każde zostało złożone w dwóch egzemplarzach, zostało złożone w ustawowym terminie, to jest do dnia 30 kwietnia 2015. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Jeden egzemplarz każdego ze złożonych oświadczeń majątkowych wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2014 został przesłany do właściwego Urzędu Skarbowego. I tak przewodniczący mówi, nie było żadnych uwag z Urzędu Skarbowego. I wszystkie jest w porządku. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do odpowiedzi na interpelację, ogłaszam przerwę do w pół, myślę, wystarczy. Tak, czyli 8 minut.